put a spell on you. Nie ma tragedii, jest 16 stopni. Zapraszam, panie przodem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Andrzej, przyjechałem do Stanów 4,5 roku temu. Dlaczego przyjechałem do USA? 5 lat temu poznałem moją żonę, która przyjechała na wakacje, miały to być jej ostatnie wakacje nad Bałtykiem, w zasadzie w Polsce. Przyjechała do Władysławowa, chciała pokazać swojemu młodszemu bratu Polskę i prawdopodobnie nigdy więcej by do Polski nie przyjechała. Spotkała mnie, bo mieliśmy wspólnych przyjaciół z Łodzi i tak zaczęła się nasza znajomość. W ciągu roku moja żona, ja nie miałem w tym czasie wizy, także w ciągu roku moja żona przyjechała do Polski 5 razy. Nasza znajomość nabrała rumieńców, rozkwitła. No i do tego to doprowadziło, że znalazłem się w USA. Jak wyobrażałem sobie Amerykę? Amerykę wyobrażałem sobie zupełnie inaczej niż tą Amerykę, którą zobaczyłem. Moja żona, wioząc mnie z lotniska, wiozła mnie przez takie miasta, są to miasta środkowego Jersey, to jest Elizabeth, Newark, Linden i ja po prostu byłem święcie przekonany, że musiało tam się coś stać, że musiało się coś spalić, że była jakaś tragedia. I po moim 4,5-rocznym pobycie tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło. Po prostu Ameryka, którą znamy my jako Polacy, jest zupełnie inną Ameryką niż tą, którą spotyka się tutaj w rzeczywistości. Hollywood zostaje tylko w filmach. Życie, praca, obowiązki zwykłego Amerykanina są znacznie większe niż obowiązki przeciętnego Europejczyka. Ci ludzie tutaj bardzo ciężko pracują, nie zwracają uwagi na swoje, powiedzmy, rzeczy takie doraźne, na ubranie, na to, jak wyglądają. No, zupełnie inny jest obraz Ameryki w stosunku do tego, jakim my Amerykę chcielibyśmy widzieć. Myślę, że obraz tej Ameryki jest nieco zniekształcony przez to, co widzimy. Widzimy ją znacznie w znacznie lepszych kolorach niż ona jest naprawdę. Rzeczywistość amerykańska niestety jest znacznie bardziej szara niż to, co widzimy w hollywoodzkich filmach. W Polsce byłem dorosłym przedsiębiorcą, zajmowałem się dystrybucją książek dla dzieci. Były to książki pomocnicze, to znaczy z wykształcenia jestem nauczycielem i można powiedzieć, że w pewnym sensie zajmowałem się swoją jak gdyby dziedziną. A konkretnie rzecz biorąc, robiłem książki dla dzieci, które miały pomóc im w poprawieniu umiejętności ortograficznych, poprawieniu zdolności manualnych. Przyjeżdżając do Ameryki, w ciągu tych 4 lat, które tu jestem, spróbowałem bardzo wielu rzeczy. Od własnego, że tak powiem, biznesu związanego z przemysłem budowlanym, to znaczy budowałem tutaj szkołę, college konkretnie. Pracowałem na początku zupełnie w hotelu jako housekeeping supervisor, to jest taki człowiek, który zajmuje się organizowaniem pracy sprzątaczek w hotelu. Oprócz tego chodziłem tutaj do szkoły, uczyłem się języka. Wszystko, co, że tak powiem, związane było z Ameryką, z życiem, które tutaj prowadziłem, również wiązało się z poznawaniem nowych ludzi. Poznałem bardzo wielu ludzi, gro z nich to są ludzie, którzy są bardzo sympatyczni i w życiu, że tak powiem, mogę o nich powiedzieć tylko dobre słowa, ale wielu z ludzi, których tutaj spotkałem, no niestety nie chciałbym się o nich wyrażać, bo musiałbym użyć niecenzuralnych słów. Jeśli chodzi o zawodowe, moje życie w Ameryce potoczyło się zgoła inaczej niż życie w Polsce, ze względu na to, że
no, brak umiejętności, znajomości języka, realiów amerykańskich. No niestety trudno jest się do tego nieraz przyznać, ale zmuszają ludzi nawet z ambicjami do tego, żeby zająć się znacznie gorszymi profesjami, niżeli tymi, którymi mogli zajmować się w kraju. Dlatego pracowałem na budowie, pracowałem jako kierowca, zajmowałem się generalnie takimi rzeczami, do których nie był mi specjalnie potrzebny język. Ale po około roku poszedłem do college'u uczyć się języka i no, od tego momentu troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Ten kraj stał się dla mnie jak gdyby drugą ojczyzną i znacznie lepiej się tutaj czułem niż na początku. W międzyczasie poznałem w Stanach bardzo wielu ludzi. Większość z nich to jednak byli Polacy. Byli to ludzie, którzy przyjechali w większości poprawić sobie swój byt materialny w Ameryce. Koszta, które ponosili w związku z tym, były naprawdę bardzo trudne do określenia, bo zatracali się dla zarabiania pieniędzy i dla tego, żeby cokolwiek osiągnąć tutaj. Akurat moje zdanie jest takie, że gdziekolwiek na świecie, jeśli ludzie ci daliby z siebie tyle, ile dają tutaj, poświęciliby tyle czasu, energii, pracy, zaangażowania, to na pewno by odnieśli ten sukces gdziekolwiek indziej. Nawet może byłby bardziej spektakularny niż tutaj. Jestem tu 4,5 roku, tak jak powiedziałem. Spróbowałem bardzo wielu rzeczy. Ktoś mógłby mi zarzucić, że brakuje może mi konsekwencji ze względu na to, że jest to też niewielki czas, 4,5 roku. Zbyt może wielu rzeczy oczekuję, bo no jest to 4,5 roku, krótko mówiąc. Ale ja uważam, że w tej chwili dla ludzi, którzy mają pewne ambicje, to Polska jest znacznie większym wyzwaniem. To znacznie więcej rzeczy jest do zrobienia, różnego rodzaju przedsięwzięć jest do zrobienia u nas w kraju, niżeli w Ameryce. Myślę, że na ten temat można prowadzić polemikę, bo każdy może mieć inne zdanie, ale wystarczy tylko spojrzeć na to jest oczywiście moja prywatna ocena, ile rzeczy brakuje nam w Polsce, które trzeba zrobić, a to, na jakim poziomie jest Ameryka, jeśli chodzi o to wszystko, co tutaj jest, co posiadają Amerykanie jako kraj, to naprawdę to jest bezsprzeczna kalkulacja, wychodzi na korzyść Polski i myślę, że nasze miejsce jest w naszym kraju, jego budowa, rozwój. Jestem przekonany, że większość z nas chciałaby do tego kraju wrócić, tylko że boi się konsekwencji tego powrotu ze względu na to, że ludzie się tutaj już zasiedzieli, przyzwyczaili się do tego swobodnego życia, bo ta wypłata co tydzień, opłacenie rachunków, bieżące wydatki, to po prostu nie jest problem dla nikogo, kto pracuje. Ja osobiście stawiam jednak na Polskę, chcemy wracać z moją żoną. Jeśli tylko sprzedamy dom, to będziemy pakować się i wracać do domu, to znaczy do Polski.